Kłania się Państwu Grzegorz Szymielczyk. Zapraszam na program Prosto z Parkietu. Dzisiaj moim Państwa gościem będzie Roman Ziruk, analityk walutowy z firmy Ebury. Dzień dobry, Panie Romanie. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. A tematem naszej rozmowy będą perspektywy dolara. Sytuacja przedstawia się tak, że jesienią ubiegłego roku dosyć popularna wśród analityków była teza, że dolarowa hossa, która trwała mniej więcej od 2008 roku, dobiegła końca i teraz dolar ma przed sobą lata, a nawet może ponad dekadę deprecjacji. To miało być odzwierciedlenie długiego okresu łagodnej polityki fiskalnej, tym bardziej w razie wygranej Joe Bidena w wyborach prezydenckich i łagodnej polityki pieniężnej Fedu. Dziś wydaje się, że analitycy z tej tezy się wypisują, coraz częściej wskazują, że ten scenariusz raczej się nie zmaterializuje. A uzasadnienie jest takie, że koniunktura w USA jest wyraźnie lepsza niż w Europie i nawet jeśli polityka pieniężna i fiskalna w Stanach pozostaną długo łagodne, to prawdopodobnie i tak, jeśli gdziekolwiek dojdzie do normalizacji tej polityki, to właśnie w Stanach, a nie w Europie. I to przemawia za aprecjacją dolara. To było tło do naszej dyskusji, a teraz przejdźmy do samej rozmowy. Panie Romanie, we wtorek Międzynarodowy Fundusz Walutowy podwyższył swoje prognozy wzrostu PKB w Stanach Zjednoczonych, a jednocześnie obniżył prognozy wzrostu dotyczące strefy euro. Wygląda na to, że drogi tych gospodarek się rozbiegną i dosyć obrazowo pokazuje to takie szacunki Międzynarodowego Funduszu Walutowego, że na koniec 2022 roku PKB Stanów Zjednoczonych będzie niespełna 2% niższy niż byłby w scenariuszu bez pandemii, a PKB strefy euro będzie o ponad 4% niższy. Z czego wynikają te rozbieżności w perspektywach gospodarki amerykańskiej i europejskiej i czy Pan podziela te prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego? No, z jednej strony to jest kwestia pandemii. No, myślę, że to jest oczywiście kluczowe. Czyli po pierwsze to, że w Stanach Zjednoczonych bardzo dużo restrykcji było lokalnych, powiedzmy. Nie mieliśmy dużo restrykcji na poziomie ogólnokrajowym, a w przypadku gospodarek europejskich, przede wszystkim tych kluczowych, te restrykcje jednak były ogromne i były na poziomach krajowych i one są utrzymywane, ich perspektywy utrzymania też ostatnio się zwiększyły, więc prawdopodobnie zostaną z nami dłużej. Jakby też wpływ na sytuację ogólnej gospodarki, to znaczy gospodarki europejskie mają troszeczkę inną strukturę niż amerykańska, to też w pewien sposób tutaj na niekorzyść ich wpływa. Mamy gospodarki takie jak na przykład Grecja, czy gospodarki południowoeuropejskie, które najmocniej na tym kryzysie ucierpiały i tak naprawdę nam dosyć mocno ściągają PKB w całej strefie euro, biorąc pod uwagę ich istotność. No i to są gospodarki, które ucierpiały ze względu na spadek popytu na eksport, jakim są w przypadku tych krajów w znacznej części usługi turystyczne. Po prostu tych krajów, tutaj mówię na przykład o chociażby tej Grecji, jeśli chodzi o trzeci kwartał, to w ujęciu rocznym eksport był niższy o 44%. To jest ogromny spadek. Stany Zjednoczone to nie jest tak duża destynacja eksportowa, nie jest tak duża destynacja, jeśli chodzi o turystykę, więc też z automatu nie mieliśmy aż tak dużego spadku, więc jakby z jednej strony troszeczkę inna struktura gospodarek, z drugiej strony troszeczkę inne podejście do restrykcji, z trzeciej strony trochę inne perspektywy, jeśli chodzi o poprawę sytuacji pandemicznej, bo w tym momencie szczepienia znacznie lepiej przebiegają w Stanach. Tutaj mamy już około 7 dawek przekazanych na 100 osób, jeśli chodzi o szczepionki. W przypadku krajów strefy euro, no średnia to jest około 2 z haczykiem. Więc też widać wyraźnie, że Amerykanom to lepiej wychodzi, no a te perspektywy też są lepsze. Ostatnio się okazało, że część tutaj dystrybutorów w Europie może mieć problemy, tutaj szczególnie chodzi o Pfizera i AstraZenekę. W przypadku Stanów Zjednoczonych mówi się z kolei o tym, że dodatkowe szczepionki będą zamawiane, więc i tutaj wchodzimy w troszeczkę lepszej sytuacji z jednej strony i z drugiej strony też perspektywy te są lepsze ze względu właśnie na szczepionki. Tutaj wydaje mi się, że nawet częściowo dolar w początkach roku w pewien sposób te różnice pokazywał, w tym właśnie dostępie do szczepionek i dostępie do perspektyw do szczepionek. Mówi pan o tym, że dolar jak dotąd się umacniał w tym roku. Znaczy, rzeczywiście ten scenariusz sekularnego, długoterminowego trendu osłabienia dolara, on w zeszłym roku wydawał się, że zaczyna się materializować. Dolar od wiosny mniej więcej do końca roku systematycznie traci na wartości. I na początku tego roku rzeczywiście to się odwróciło, dolar raczej się umacniał. Co dalej?
Nasza perspektywa jest taka, że zresztą ona jest stosunkowo zbliżona do perspektywy rynkowego konsensusu w tym momencie, to znaczy, że cały czas będziemy mieli do czynienia ze wzrostem pary euro-USD, który na początku roku, tak jak już mówiłem, on tutaj był przerywany, mieliśmy umocnienie dolara faktycznie przez pewien czas, natomiast no, nie zmienia to docelowo naszej prognozy zakładającej umocnienie amerykańskiej waluty, tak w parze z euro, jak i w parze z walutami emerging markets, zwłaszcza w parze z walutami emerging markets, które tak naprawdę sobie w poprzednim roku radziły dosyć słabo i w przypadku większości z nich no, nie odnotowały jakichś specjalnych zysków, więc tutaj pole do tej aprecjacji jest stosunkowo duże. Żeby to było jasne, umocnienie dolara czy osłabienie dolara? Krótko mówiąc, czy para euro-dolar będzie malała w kierunku jedności, czy raczej rosła dalej powyżej 1,20? Wzrost euro-dolara i osłabienie dolara tak w parze z euro, jak i w parze z walutami emerging markets, tak w ujęciu ogólnym. Czyli ten początek roku był zaburzeniem trendu i scenariusz osłabienia dolara będzie kontynuowany. Dlaczego? No, przede wszystkim dlatego, że tak naprawdę te kluczowe fundamenty, na których opieramy te prognozy, no, nie uległy znaczącej zmianie. To znaczy, no, z jednej strony patrząc na stopy procentowe, na różnice, to typowa sytuacja na świecie w ostatnich dekadach to była taka, w której stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych były wyraźnie wyższe niż w Europie. No, w tym momencie mamy sytuację nie do końca odwrotną, ale one są powiedzmy na zbliżonym poziomie. Więc nie mamy tutaj takiego powiedzmy ciągnięcia do dolara z tego tytułu. Polityka dużych deficytów i polityka akceptowania wysokiej inflacji przez decydentów no, została tak naprawdę już przypieczętowana. Zarówno Jerome Powell mówi o tym, że oni nawet nie myślą o myśleniu o podwyżkach stóp procentowych, a tutaj sekretarz skarbu Yellen sugeruje, że tak naprawdę no, Amerykanie mogliby jeszcze większą pomoc fiskalną krajowi dostarczyć. Więc w tym kontekście zakładamy, że to jest jedna z kluczowych różnic, no, a druga różnica to jest pandemia. To znaczy tak jak na początku 2020 roku ta pandemia jednak sprzyjała dolarowi i walutom safe haven, czyli właśnie frankowi i jenowi japońskiemu, no to tak teraz ta poprawa perspektyw no jednak dolarowi nie będzie sprzyjać, pomimo tego, że amerykańska gospodarka faktycznie dobrze sobie prawdopodobnie będzie radzić. Część obserwatorów stawia taką hipotezę, że owszem, te wszystkie warunki, o których pan wspomniał, występują i one sprzyjają dolarowi, ale jednocześnie one będą powodowały wzrost rentowności amerykańskich obligacji. Wzrost rentowności amerykańskich obligacji to de facto ekwiwalent zaostrzenia polityki pieniężnej, ergo dolar będzie się umacniał. Znaczy na jakimś poziomie tak i to na jakimś poziomie widzieliśmy na początku roku, kiedy mieliśmy faktycznie dosyć istotny skok tych rentowności. Niemniej jednak w sporej części ten wzrost rentowności wynika z wyższych oczekiwań inflacyjnych w Stanach Zjednoczonych. I to nie jest ten taki wzrost rentowności, który faktycznie mógłby w największym stopniu wesprzeć amerykańską walutę. Jest tyle czynników... Realna rentowność maleje w tym. Tak, dokładnie, więc tutaj w tym kontekście się specjalnie wiele nie zmieni, a nawet może się zmienić na niekorzyść w tym kontekście, że ta różnica się będzie rozszerzać, no bo perspektywy wzrostu inflacji w Stanach Zjednoczonych są dosyć duże, już w tym momencie ta inflacja nie jest najniższa, no a w strefie euro inflacja jest rekordowo niska i też tutaj perspektywy jej wzrostu specjalnie duże nie są. O jak długim okresie osłabienia dolara i o jakim zakresie tego osłabienia mówimy? My standardowo prognozujemy na 2 lata do przodu i zakładamy, że na koniec roku para euro-dolar powinna znaleźć się na poziomie 1,25. To nie jest bardzo duża różnica w relacji do sytuacji obecnej. Analogicznie sądzimy, że ten trend powinien być kontynuowany też w przyszłym roku i że powinniśmy dobić do okolic 1,27, być może troszkę więcej. Natomiast no, oczywiście będziemy musieli pilnie obserwować sytuację, bo im dłuższe prognozy, tym jest mniejsze prawdopodobieństwo, że się sprawdzą oczywiście. Czy dla prognoz kursu dolara jakieś znaczenie ma sytuacja handlowa Stanów Zjednoczonych? Znaczy chodzi mi o to, że z jednej strony polityka fiskalna, łagodzenie polityki fiskalnej w amerykańskich warunkach z reguły oznacza pogłębienie deficytu handlowego. Z drugiej strony jest też prawdopodobieństwo, że być może nowy prezydent będzie trochę mniej konfrontacyjną politykę handlową prowadził. I że to samo w sobie też w jakiś sposób będzie pogłębiało deficyt handlowy Stanów Zjednoczonych. I to, jak rozumiem, mogłoby jeszcze zwiększać presję deprecjacyjną na dolara.
no standardowo podwójne deficyty w makroekonomii nie są korzystne dla waluty, no i też prawdopodobnie powinno się to utrzymać i w Stanach Zjednoczonych i no też dolara amerykańskiego nie wspierać. Relacje Stanów Zjednoczonych z Chinami są bardzo ciekawe i tak naprawdę trudno powiedzieć, w którym kierunku to pójdzie. To znaczy my zakładamy, że wojna handlowa nie zostanie rozwiązana w najbliższym czasie, ale jednak, że te relacje nie będą dalej jakoś bardzo mocno antagonizowane i że będziemy w stanie przynajmniej, będą w stanie te kraje jakoś funkcjonować. Także to byłoby z korzyścią też dla aktywów ryzykownych, z niekorzyścią dla dolara amerykańskiego. No właśnie, pomówmy trochę o implikacjach tego trendu, którego Pan oczekuje, czyli osłabienia dolara. Z reguły mówi się, że okresy słabnięcia dolara są dobre dla ryzykownych aktywów, a szczególnie dobre dla rynków wschodzących. I odwrotnie, epizody umocnienia dolara są negatywne dla rynków wschodzących. Czy mam rozumieć, że teraz czekają nas świetlane lata rynków wschodzących? Tak, takie jest nasze założenie. Niektóre waluty emerging markets już w 2020 roku doświadczyły aprecjacji, to dosyć solidnej, ale to są wyjątki. Tutaj szczególnie chodzi o juana chińskiego. Natomiast większość walut pozostawała bardzo słaba. Niektóre znalazły się na rekordowo niskich poziomach i tak naprawdę specjalnie z tych rekordowo niskich poziomów nie odbiły. Patrząc na takie kluczowe indeksy dla walut emerging markets, czyli MSCI czy też JP Morgana, no to jeden z nich, który jest bardziej skierowany w stronę, w którym większą wagę mają waluty azjatyckie, które lepiej sobie radziły, już jakby odbił i znajduje się powyżej tej sytuacji sprzed pandemii. Z kolei ten drugi jest wyraźnie poniżej, jakieś 6% różnicy. Więc to nam sugeruje, że tak naprawdę te waluty emerging markets mają jeszcze dosyć solidny potencjał do aprecjacji, bo de facto jesteśmy znacznie poniżej poziomów, na których tę pandemię zaczynaliśmy, a no wszystkie czynniki powinny przemawiać za ich aprecjacją. Jedynym tak naprawdę negatywnym czynnikiem w ich kontekście, ale to też zależy bardzo mocno od tego, o jakiej walucie mówimy, jest to, że spora część tych krajów nie ma aż takiego potencjału dostępu do szczepionek, no jak chociażby kraje tutaj bardzo rozwinięte, Stany Zjednoczone, czy chociażby nawet Wielka Brytania, czy Europa. No tutaj specjalnym przypadkiem jest Polska, do tego zaraz wrócimy, ale chciałbym jeszcze zapytać o to, czy istnieje ryzyko, że osłabienie dolara będzie powodowało coś, co często się nazywa wojną walutową, znaczy, że inne kraje, które w dużym stopniu polegają na eksporcie do Stanów Zjednoczonych, będą próbowały osłabić swoje waluty względem dolara, żeby utrzymać konkurencyjność. Znaczy, na pewnym etapie to już się dzieje i Stany Zjednoczone na pewnym etapie już na to reagują. Mieliśmy ostatnio informację o tym, że Wietnam i Szwajcaria znalazły się na liście manipulatorów walutowych Stanów Zjednoczonych. No, oba te kraje usiłują osłabić walutę właśnie przede wszystkim dlatego, żeby wspomóc eksport. Polska nawet de facto zrobiła coś podobnego pod koniec roku, interwencji Narodowego Banku Polskiego i też w niektórych krajach azjatyckich również dodatkowo się mówi o interwencjach, czy to już przeszłych, czy możliwych. Więc jest to prawdopodobne. Niemniej jednak no, też tutaj sporo zależy od polityki, to znaczy czy Stany Zjednoczone będą tolerowały to, no bo z drugiej strony też kraje mogą nie chcieć się znajdować na liście tych manipulatorów walutowych, no, jest to jakieś tam ryzyko dla relacji politycznych między tymi krajami, więc to będzie pewnego rodzaju trade-off, więc trzeba będzie, każdy kraj będzie musiał przeprowadzić analizę, czy opłaca mu się doprowadzenie do takiej no, deprecjacji kursu, czy jednak nie chcą ryzykować jakiegoś konfliktu ze Stanami Zjednoczonymi w tym kontekście. Zwłaszcza, że prezes Yellen sugerowała, że Stany Zjednoczone nie będą tutaj deprecjonować kursu, czym też w pewien sposób administracja Bidena odchodzi od polityki Donalda Trumpa, który wielokrotnie słownie interweniował na rynku. W przypadku Polski tym kursem odniesienia, względem którego Narodowy Bank Polski próbował osłabić złotego, było oczywiście euro. I w tym przypadku mamy do czynienia z dosyć ciekawą sytuacją, bo w styczniu najprawdopodobniej Narodowy Bank Polski już nie interweniował na rynku walutowym. Niemniej euro cały czas utrzymuje się powyżej tego kursu 4,50, powyżej którego NBP podbił ten kurs w grudniu. Teraz pytanie, czy to jest jakiś trwały efekt tych interwencji? Czy możemy uważać, że NBP odniósł sukces i odtąd ten złoty już będzie trwale albo przez dłuższy czas słabszy, czy może są jakieś inne czynniki, które powodują, że akurat w tym momencie złoty pozostaje słaby?
W przypadku walut emerging markets tak naprawdę sytuacja od początku grudnia do teraz nie uległa specjalnej zmianie. Tutaj różnice, jeśli chodzi o te indeksy, o których wspominałem, w parze z dolarem to jest mniej więcej 1%, a gro tego to są zmiany dolarowe, w sensie dolara. Jeśli chodzi o interwencję Narodowego Banku Polskiego, to osobiście jestem troszeczkę zaskoczony, że faktycznie kurs utrzymuje się na aż tak wysokim poziomie bez tych interwencji w styczniu, bo jednak no, bazując przynajmniej na tym, jak zachowują się kursy czeskiej korony, czy też forinta węgierskiego, które służą jako swojego rodzaju proxy dla złotego, no to powinniśmy być gdzieś na poziomie 4,40-4,45, natomiast też nie niżej, bo sytuacja pandemiczna, no jednak nie poprawia się tak szybko, jak można by było oczekiwać. Nie mamy takiego risk-onu, jaki można by było zakładać jeszcze kilka tygodni czy kilka miesięcy temu. Po prostu cała ta sytuacja opóźnia się w czasie. Więc z jednej strony ta stabilność złotego nie jest zaskakująca w tym kontekście, że inne waluty emerging markets też są względnie stabilne, no bo tak naprawdę mamy bardzo duże ryzyka i w górę, i w dół dla perspektyw, no co wstrzymuje inwestorów przed jakimiś istotniejszymi decyzjami i zmianami w portfelu. No a z drugiej strony jednak no, ten kurs jest wyższy od tego, gdzie by był, gdyby nie te interwencje, więc no, jest to w pewien sposób zastanawiające. Też ja zwrócę uwagę na jeszcze jedną rzecz w kontekście złotego, która jest ciekawa, przepraszam, mianowicie, że złoty pozostaje wyjątkowo stabilny po tych interwencjach. Mieliśmy bardzo duży wzrost zmienności pod koniec grudnia, no i później stabilizację. I teraz w ostatnich dniach złoty zachowuje się stabilniej niż nawet korona czeska, która jest walutą uznawaną za bezpieczniejszą od polskiego złotego. Więc pytanie też, czy to się w jakiś sposób utrzyma i jak to będzie wyglądać dalej? To jak rozumiem, automatycznie też obala hipotezę, którą można by w tym kontekście postawić, mianowicie taką, że w pewnym sensie zachowanie Narodowego Banku Polskiego w grudniu i te wypowiedzi prezesa NBP Adama Glapińskiego sprawiły, że Polski Bank Centralny stał się nieco nieprzewidywalny. Znaczy najpierw mieliśmy zapowiedź obniżki stóp procentowych, z której potem się Bank Centralny bardzo szybko wycofał. I można by było sądzić, że teraz w cenach polskich aktywów, w tym w złotym, jest jakaś dodatkowa premia za ryzyko wkalkulowana z tytułu tej właśnie niepewności. Ale to, jak rozumiem, powinno też skutkować większą zmiennością tego złotego, czego nie widać. Tak, to jest właśnie najciekawsze w tym wszystkim. Natomiast no, mimo wszystko, jakby wspominając o tych interwencjach, to w jaki sposób one były przeprowadzane i w jakim horyzoncie czasowym i na jaką skalę, bardzo mocno sugeruje, że faktycznie Narodowemu Bankowi Polskiemu chodziło o wygenerowanie tego zysku na koniec roku. To z kolei sugeruje, jakby to też, że w styczniu nie obserwowaliśmy takich zmian na rynku, że nie ma aż takiego apetytu na interwencje bank centralny. Z kolei też jakby sama zasadność tych interwencji była mocno poddawana w wątpliwość, bo tutaj Narodowy Bank Polski sugerował, że chodzi o polski eksport, a polski eksport sobie radzi wybitnie dobrze. I tak naprawdę w tej pandemii był jedną z takich kluczowego wsparcia dla gospodarki. Jak gospodarka zacznie odbijać, na co liczymy no, powiedzmy już od drugiego kwartału, tak istotniej, jak ograniczenia pandemiczne zostaną zniesione albo bardzo ograniczone, no to wtedy będzie jeszcze mniej powodów do interwencji. Tylko pytanie, czy rynek się przekona do tego i czy złoty pójdzie razem ze wszystkimi walutami emerging markets do góry, czy jak to będzie wyglądało. Dziękuję serdecznie. Przypominam, że naszym gościem był pan Roman Ziruk, analityk walutowy z firmy Epur. Dziękuję bardzo.